Cześć, mam na imię Agnieszka i witam Was na swoim kanale, gdzie zamieszczam filmiki między innymi o naturalnej pielęgnacji urody. I ten filmik będzie o masażu pod oczami, żeby pozbyć się cieni, worków, opuchnięć i różnych takich nieestetycznych zmian właśnie pod oczami. A co będzie do tego potrzebne? Otóż jakieś masełko. Ja korzystam z masła Shea z tego względu, że masło Shea ma największe powinowactwo w stosunku do skóry ludzkiej, a poza tym bardzo fajnie się wchłania jak na masło i jest kapitalne właśnie do masażu. Ale równie dobrze możecie użyć innego masła, czy oleju, czy kremu, czy co tam używacie. Do tego ważne jest, aby twarz była czysta, bez makijażu, bezpośrednio po oczyszczeniu. Ręce również muszą być koniecznie czyste, żeby sobie nie rozprowadzać bakterii, grzybów i jakichś patogenów po skórze, żeby się nie nabawić jakichś niepotrzebnych wyprysków czy niespodzianek. A zatem zaczynamy. Biorę troszeczkę masła na dłonie, rozgrzewam między dłońmi, wówczas się lepiej rozprowadza i rozprowadzam po całej twarzy. Delikatnie i na szyję. I można sobie robić codziennie takie masaże podczas rutyny pielęgnacyjnej porannej. Najlepiej porannej, bo wiadomo, że rano to są największe problemy tutaj pod oczami, czyli szczególnie worki. Dobra, mamy już rozprowadzone masło, nadmiar można wetrzeć w dłonie, w paznokcie, no bo to jest samo dobro dla naszej skóry, naturalne masło Shea, bez żadnych dodatków, konserwantów, jest kapitalne. Och, jak fajnie. No i teraz aktywizujemy sobie tutaj tkankę pod oczami, czyli uciskamy poduszeczki i będziemy uciskać w tym miejscu i w tym miejscu, czyli w trzech miejscach i liczymy do sześciu. Także zaczynajcie ze mną ćwiczyć i ten film będzie przebiegał w ten sposób, że ja będę najpierw opisywać ćwiczenia, a potem będziemy ćwiczyć razem, także koniecznie pozostańcie do końca, bo żeby był efekt, to ten masaż trzeba wykonać w całości. Więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Drugi obieg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I trzeci obieg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I mamy. I teraz zrobimy sobie takie oklepywanie wokół oczu i zrobimy takie trzy obiegi. Raz, dwa, i trzy. Najlepiej, aby oczy podczas tych ćwiczeń były zamknięte, dodatkowo się relaksują. I teraz bierzemy dwa palce i robimy taki ruch. Tymi palcami będziemy trzymać, żeby nadmiernie nie rozciągać skóry, a tymi będziemy działać. Czyli taki to jest ruch. Tak, delikatnie, delikatnie do końca. Teraz te palce odrywamy, dokładamy do tych i robimy ruch w dół, aż do szyi. I zrobimy 10 takich ruchów. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć.
6, 7, 8, 9 i 10. I zrobione. Teraz składamy te dwa palce w taki sposób i robimy coś takiego. Na łukach brwiowych i do góry. Ten ruch fajnie podnosi górną powiekę, ujędrnia ją, przeciwdziała jej opadaniu i naprawdę jest bardzo w tym skuteczny. I zrobimy sobie 10 takich ruchów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. I na koniec ruch do końca szyi. Tym ruchem ściągamy nagromadzoną limfę z góry w dół. I teraz delikatnie oklepiemy sobie w celu rozluźnienia mięśni wokół oczu po tych ćwiczeniach. Ze 3 razy. 2, 3. O, i mamy ćwiczenia wykonane, więc jak widzicie, jest to dosyć szybka i bardzo prosta czynność, a stosowana systematycznie, najlepiej codziennie rano, przewspaniale wpływa na stan skóry wokół oczu, bo ja teraz tutaj podaję ćwiczenia tylko i wyłącznie na te obszary wokół oczu, ale jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat ćwiczeń jogi twarzy, to wypuściłam taki kompleksowy kurs Odmładzająca joga twarzy i zawarte są tam wszystkie ćwiczenia na całą twarz. Ten kurs można zakupić w pakietach, czyli na poszczególne części twarzy, na przykład na czoło, na oczy, na policzki, na brodę, na podbródek, na szyję, ale również na całą twarz. Taki kompletny kurs odmładzającej jogi twarzy. Link do tego kursu znajduje się tutaj poniżej filmu i tam możesz pobrać spis treści, jakie ćwiczenia, na jakie części ja w tym kursie tam uwzględniam. Naprawdę, kurs jest bombowy, bo ćwiczenia są niesamowicie skuteczne. Myślę, że te ćwiczenia Wam się przydadzą, że nie będziecie miały problemów z workami pod oczami, z cieniami, czy z innymi niespodziankami. Z tym, że należy również wziąć pod uwagę, że cienie, worki pod oczami, czy inne zmiany mogą sygnalizować również choroby. Więc żeby ten masaż był skuteczny, to trzeba najpierw dojść do ewentualnych przyczyn takiego stanu rzeczy, bo masaż jest wspaniały, ale jeżeli problem tkwi wewnątrz organizmu, no to nie oszukujmy się, może nie być skuteczny. Dlatego najlepiej dotrzeć do sedna problemu. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, to dawajcie znać w komentarzach, a ja będę takie przygotowywać. Powiem szczerze, że są to moje z jednych ulubieńszych tematów do produkcji filmów, no bo jednak taka pielęgnacja naturalna, bez stosowania skalpela, bez zabiegów medycyny estetycznej, to jest wszak moja idea i z tym się utożsamiam. Także jeżeli macie podobne poglądy, no to jak najbardziej się z tego cieszę i będę produkować takich filmików więcej. I jeżeli chcecie być na bieżąco z takimi moimi filmami, to zachęcam oczywiście do subskrypcji, do włączenia powiadomień, żeby nie ominąć żadnego z tych filmów czy
żadnej z moich informacji, no bo nie tylko filmy zamieszczam na moim kanale, ale również inne informacje, co tam się u mnie dzieje, jakie są nowinki, jakieś zmiany. Także serdecznie zachęcam do obserwacji mojego kanału. Gorąco pozdrawiam, skutecznych ćwiczeń i do kolejnego filmu. Pa, pa!